Siemaneczko, dzisiaj na rybkach nad jeziorkiem, ale tak w lasek wyszedłem, wyskoczyłem, bo pełno maślaków rośnie, wiecie, i ten to nie akurat. I tak sobie wyskoczyłem, bo wiatr chowieje, mówię, trochę się schowam, wejdę w lasek poszukać. Także dzisiaj z Danim jestem trochę na łowisku tutaj, na Bolaso. Później jedziemy na drugi staw i zobaczymy, czy coś się uda złowić. Także na razka. O, autko mamy tam na dole. O, guma. To jest moja guma. Auto na dole. Woda. Wiatrzysko trochę mamy. No i nic, woda piękna, bardzo ładna, z falką. Śmigamy trochę, zobaczymy, co się będzie działo, nie? Czy coś w ogóle weźmie. Śmigamy, zobaczymy. Jak coś, to zobaczymy na żywczyka. Dani już tam próbuje na żywczyka już zarzucić. Zobaczymy, co tam. Co on tam wymyśli. Może coś złowimy. A to zabieramy się na drugie jeziorko, bo tu za mocno wiatr nam wieje. Świeć, posiedzieliśmy godzinkę z hakiem. Nic nie bierze. Jesteśmy z Danim. Zobaczcie, takie jezioreczko. Tutaj taka tama. Trochę mniej wieje, bo tu w dole jesteśmy. Woda czyściuteńka, jak widać. No nic, no porzucamy, pośmigamy, zobaczymy, co tu się wydzieje i pojedziemy jeszcze na następne, nie? Także na razka. Widzimy się przy jakichś rybkach. I tak dalej. Dzień jakoś trzeba spędzić, nie? O, tu wam pokażę, żebyście widzieli, że łowię. Bo później powiedzcie, że gadałem na live. Guma się buja. Zmieniłem teraz na takiego Seven Gerge'a. Chodź, no tu mało. Oprzyj się tu o telefon. Pokaż się. Zobaczymy teraz taką gumkę tutaj. W tym miejscu, w tej miejscówce. Ładne tutaj takie. Zobaczcie, piaseczek, kamienie trochę zielonego, trzcinka taka. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze parę rzutów oddam tutaj stąd i zawijamy się na następny staw. A tutaj po tamie idzie sobie Dani. Zobaczcie go, grubasa. Nie wiem, czy na tarczy, czy nie, czy z wygraną. Coś tam pewnie, może i złowił, widziałem go, jak się tam nachylał. Może i coś wytargał. Tu taka tama, jak widzicie. O, tam idzie Dani. Jezioreczko piękne. Czyściutka woda. Parę rzutów oddałem, ale jeszcze oddaję drugie parę i zobaczymy, co tam się wydarzy. I tyle, no. Idziemy się zapytać Daniego. Ała, kurwa, jakieś krzaki miał koło. Spytać się Daniego, co złowił. Dani, komowa la peska. Nada. Zero. Yo, he estado pensando que has sacado algo ahí, porque estabas agachado, yo que sé. Także nic nie złowione. Jedziemy na następny staw. Jesteśmy tutaj na tym jeziorku teraz. Już parę rzutów oddałem. Zmieniam sobie gumkę. Coś mówię, nagram. Takie ładne jeziorko mamy. Dani tam drugą wędkę szykuje. Ja tam teraz zmieniam. O, zmieniłem z takiego. Zmienię na policjanta. Później na jeszcze jest Fire Target, Fire Tiger, Srayer Miger. Zobaczymy, co tam się wydarzy. O, to ja sobie ustawiłem tak na kamieniu telefonik. A coś mnie będzie widać. Trochę wam
Guma RUD. Taką gumką teraz rzucam, jak widać. Parę rzutów tam wykonałem, parę tutaj, parę w tym miejscu wykonam, obok. Zobaczymy, co tam się wydarzy. Strasznie niewygodne miejsce do rzucania. Przenoszę się w drugie. Także to co, koniec tej zasiadki, pany drogie. Zobaczcie, piękne widoczki. Nic nie wpadło. Jedno branie też tutaj miał Dani na gumę. Ja nic. Trochę grzybków poszukaliśmy i zbieramy się. Dani jeszcze tam wędkę ma, jeszcze czeka chwilę na bo ma na ukleję rzuconą. Jeszcze z 15 minut poczekamy i zawijamy się. Trzeba jechać coś zjeść. Jo, jest to ja, Aki, mówię, że jestem tu, Dani, a ja. Superwiwencja Dani. O! Te cocino. Odcino te como crudo. Te cocino i te como crudo. Jedziemy. Zawijamy się z tego pięknego miejsca. Niestety, branie jedno było. Tutaj, tak samo. Na żywca nic, aż się na trupka nic. No i pesze się na lagun. Jedziemy po drodze jakiegoś browara, może szczelimy i wracamy do domku. Jest godzina czwarta. Po czwartej będziemy. Znaczy się po czwartej. Jest po czwartej, to będziemy koło 30 km do domu. No. Dzień zaliczony, ryby zaliczone. Zawijamy się na rybki do domu. Digo, vamos a pescar al final. Digo, los terminamos y los vamos a pescar. No, ja także nara, trzymajta się. Ja no pescamos. Łapki w górę zostawcie.